Jeden z największych umysłów, jaki Ziemia wydała, a mam tu na myśli apostoła Pawła, powiedział kiedyś takie dość dziwne zdanie. Życiem dla mnie jest Chrystus, i to może nie jest najdziwniejsze, dlatego że ludzie wierzący tego doświadczają, ale też jednocześnie dodał, a śmierć jest mi zyskiem. I to wydaje się dziwne. Jak śmierć może być zyskiem dla człowieka? Chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali o jednym z największych paradoksów wiary chrześcijańskiej, o jednej z najgłębszych tajemnic życia. Co to za paradoks? Cóż to za tajemnica? Chcemy mówić o tym, iż chrześcijaństwo, mam tu na myśli to prawdziwe chrześcijaństwo oparte na wierze w Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, nie to nominalne chrześcijaństwo, to chrześcijaństwo daje życie, życie wieczne, życie w pełni, ale pokazuje nam bardzo wyraźnie, że droga do życia prowadzi przez śmierć. Droga do życia prowadzi przez śmierć. Właśnie życie dzięki śmierci to jest ten jeden z najgłębszych paradoksów wiary chrześcijańskiej i chrześcijańskiej drogi. Przeczytajmy wspólnie razem fragment Pisma Świętego właśnie autorstwa apostoła Pawła. Jest to list do Rzymian, 6 rozdział. Chcę czytać wersety od 3 do 13. Jeśli macie Nowe Testamenty, proszę otwórzcie. Pewnie tekst będzie wyświetlany, ale zawsze to lepiej czytać z własnej Biblii. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 6 rozdziale, od 3 wersetu powiada w ten sposób. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wzrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, abyśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy też, że z Nim żyć będziemy, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego. Nie oddawajcie członku swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Być może ten fragment Bożego Słowa wydaje się komuś bardzo zawiły i bardzo niezrozumiałym, ale to właśnie ten fragment przybliża nam istotę prawdziwego życia. Życia w Chrystusie, które rozpoczyna się w chwili, gdy umieramy dla tego świata, aby powstać z martwych do nowego życia w Jezusie Chrystusie. 13 werset, popatrzcie na niego, przeczytanego fragmentu, mówi o tym, mówi o nas jako ożywionych z martwych. Oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych. Biblia bardzo wyraźnie naucza, i tego jesteśmy świadomi, że każdy człowiek jest grzesznikiem. Prawda to jest, czy nie? Prawda. Każdy człowiek jest grzesznikiem, a jako grzesznicy jesteśmy dla Boga martwi i umarli przez nasze upadki. List do Efezjan, 2 rozdział, 1-3 wersety, które wielu z nas na pamięć zna, powiada: i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłu, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Byliśmy umarłymi, kiedy żyliśmy według modły tego świata, będąc jednocześnie dziećmi gniewu, dalecy od Boga i prawdziwego życia,
jakie On nam oferuje. Dalej pisze Paweł, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim zbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Apostoł Jan z kolei napisał o ludziach wierzących takie słowa. Pozwólcie, że przeczytam. 1 Jana, 5 rozdział, 19-20 werset. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi zgłem. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Ten prawdziwy Bóg, Jezus Chrystus, daje nam życie wieczne. W Chrystusie Jezusie Bóg przenosi nas śmierci do żywota. Tenże apostoł Jan pisze o pewności życia. Pisze w ten sposób. My wiemy, żeśmy przeszli śmierci do żywota. I tak jak niegdyś, kiedy prowadziliśmy życie według modły tego świata, będąc jednocześnie przez grzech martwi dla Boga, tak teraz Bóg wzywa, byśmy umarli dla grzechu, a żyli dla Boga. Wzywa nas, byśmy zostali pogrzebani wraz z Chrystusem i wraz z Nim zmartwychwstali do nowego życia. Z pewnością uroczystość chrztu wiary, jaką będziemy mieli za 2 tygodnie, bracia już to zapowiadali dzisiaj dwukrotnie, jest wspaniałym obrazem tej Bożej prawdy i owej nowej rzeczywistości, jaką doświadczają ślubujący Bogu wierność i miłość ci, którzy zostali wzbudzeni do nowego życia w Chrystusie. Apostoł Paweł w 4 wierszu powiada, pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus skrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. To przez wiarę, która jest wewnętrznym przeżyciem oraz przez chrzest, który jest z kolei zewnętrznym aktem, jednoczymy się z Chrystusem w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu. Mamy więc 2 aspekty, wewnętrzny i zewnętrzny. Najpierw jest to, co dzieje się wewnątrz człowieka, w jego sercu, kiedy budzi się wiara, a potem jest wyznanie owej wiary w zewnętrznym akcie zanurzenia w wodzie chrztu. Chrzest jest symbolicznym aktem mówiącym o pogrzebie starego życia, a powstaniem do nowego. Decyzja pójścia za Chrystusem bowiem oznacza zwrot o 180 stopni dotychczasowego życia. Oznacza pożegnanie się ze starym, a przyjęcie zupełnie nowego życia. Wszyscy znamy ten werset na pamięć. Biblia powiada, tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A to wszystko jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa. Już wcześniej Pan Jezus chciał wyjaśnić swoim uczniom, jak zasada życia i śmierci funkcjonuje w Królestwie Bożym. Pamiętamy ową scenę, mówiliśmy o niej w czwartek, też wspominaliśmy, jaka rozegrała się pod Cezareą Filipową i owe pytanie, jakie Jezus zadał swoim uczniom w drodze do Jerozolimy. Zapytał wtedy swoich uczniów, za kogo uważają Syna Człowieczego? Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli mu, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo jednego z proroków. Jezus zadał im to pytanie, jak mówiłem w czwartek, nie po to, by dowiedzieć się, co inni myślą na jego temat. On doskonale o tym wiedział, ale zapytał ich, aby sprowokować ich, by sami mogli określić, co o nim sądzą, kim on jest dla nich osobiście. Stąd to pytanie, a wy za kogo mnie uważacie? W życiu, kochani, nie ma ważniejszego pytania, jakie możemy usłyszeć z ust samego Jezusa, który pyta, za kogo mnie uważacie? Kim jestem dla was? Tak zapytał Jezus swoich uczniów. Wtedy Piotr odpowiada, Ty jesteś Chrystus,
Syn Boga Żywego. A wtedy Piotr ust Jezusa słyszy piękne słowa. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew ci to objawiły, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Nie jesteśmy w stanie właściwie odnieść się do osoby Jezusa bez pomocy z góry, bez objawienia Bożego. I wtedy, gdy przychodzi owe poznanie Boga i wyznajemy to naszymi ustami, Bóg zmienia nasze imię, Bóg zmienia nasze życie. Do Szymona Jezus powiada, odtąd będziesz nazywał się Piotr, to znaczy skała. Ale cóż to? Czy życie Piotra było w tym momencie całkowicie przemienione? Niektórzy, którzy boją się śmierci tej pogrzebu, jakim jest chrzest, również mają te wątpliwości, czy życie się zmieni od tego momentu? Czy przemiana następuje naszego życia wtedy, kiedy prawidłowo możemy nazwać Jezusa, iż jest On Synem Bożym? Wiele ludzi na tym świecie, gdybyśmy ich o to zapytali, mogliby w ten sposób wyrazić się o Jezusie. To jest Mesjasz, to jest Zbawiciel świata, to Boży Syn. Czy jednak tego rodzaju świadomość czyni w kimkolwiek nowe życie? Nie. Za chwilę Pan Jezus powie do Piotra, idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Na czym więc polegał problem Piotra? Popatrzmy, co dzieje się dalej. Co dzieje się w następnych chwilach, kiedy toczy się ta rozmowa? Co chciał przekazać Jezus swoim uczniom? Zaraz po zganieniu Piotra Jezus zaczął uczyć swoich uczniów, oznajmiając im głęboką prawdę. I kto chciałby spojrzeć w ten tekst, jest on zapisany w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, wersety 24, 25 i 26. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze siebie samego i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Ktokolwiek jest zdeterminowany, by zachować siebie i żyć dla siebie, wtedy to życie utraci. Ale kto jest gotów umrzeć, zatracić siebie, poświęcić siebie, ten wtedy zyska owe życie. Każdemu z nas, tak jak sądzę, zależy na życiu, prawda? Jest to największe pragnienie człowieka, kiedy żyje tutaj na ziemi i kiedy przybliżamy się do granicy naszego doczesnego ziemskiego życia, kiedy męczy nas śmiertelna choroba, zrobimy wszystko, by choć na chwilę to ziemskie życie przedłużyć. Zauważmy, mówimy tu o ziemskim życiu, ale doskonale wiemy, że ono się wcześniej czy później skończy. I to życie, jakie tu prowadzimy na ziemi, nie jest jedynym życiem, które będziemy przeżywać. Jest zaledwie tylko małym początkiem, a potem jest życie wieczność, cała wieczność, którą nawet trudno sobie wyobrazić. Biblia mówi o życiu wiecznym. Jedyną drogą do owego życia jest śmierć naszej starej natury i nowo zrodzenie do życia z Chrystusem. Ktokolwiek zbrania się umrzeć dla świata, ktokolwiek nie został pogrzebany wraz z Chrystusem przez chrzest w śmierć, nie może doświadczać nowego życia. Przypomnijmy, co Paweł napisał w 6 rozdziale Listu do Rzymian, czytaliśmy na samym początku. Werset 3. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy, jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Nie ma innej drogi, bo kto chciałby życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, powiada Jezus, odnajdzie je. Utrata życia dla Jezusa jest tajemnicą, owym paradoksem, dzięki któremu to życie, i to życie jest prawdziwe i życie wieczne, odnajdujemy i zyskujemy właśnie w Nim, w Chrystusie.
Dalej Jezus mówi o zmaganiach człowieka, które są przedmiotem pożądania umarłych duchowo. Czy coś umarli duchowo mogą pożądać? Czy mogą mieć jakąś, przejawiać jakąś aktywność? Jak najbardziej, jak najbardziej. Słowo Boże powiada, albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Popatrzmy, jak wiele starań czyni człowiek, by zyskać, jeśli już nie cały świat, to chociażby to, co uważa za najbardziej potrzebne do życia. Ale czy myśli o swojej duszy? Co może być bardziej cennego niż uratowanie i zachowanie do wieczności naszego życia? Możemy pozyskać cały świat, ale to nie jest to coś, co zapewni nam szczęśliwe, wieczne życie. Dlatego też Biblia z takim naciskiem stwierdza, iż droga do życia prowadzi poprzez śmierć. Starożytni mawiali, mors janua vitae, śmierć jest bramą do życia. Śmierć jest bramą do życia. Na czym polega to złożenie życia i pogrzebanie go wraz z Chrystusem? Tam pod Cezareą Filipową Pan Jezus Chrystus powiedział tak: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze siebie samego i weź w mnie krzyż swój i niech idzie za mną. Niektórzy myślą, że wziąć swój krzyż znaczy wziąć swoje troski i kłopoty na siebie. Ale to nie jest tak. Troski i kłopoty mamy zrzucić na Jezusa, jak czytamy w liście Piotra. Jezus jednak mówi o czymś, co jest konieczne dla każdego, kto chce iść za Nim. Mianowicie, aby człowiek wraz z Nim został ukrzyżowany. Kiedy Rzymianie wykonywali wyroki śmierci przez ukrzyżowanie, zmuszali skazańca do niesienia tak zwanego patibulum. To jest taka poprzeczna belka krzyża. Do tej belki, patibulum, przygważdżali ręce człowieka skazanego. Jezus wzywa nas, byśmy wzięli owe patibulum, krzyż, i szli za Nim. Szli wraz z Nim na krzyż, na śmierć. Nasza stara natura musi być ukrzyżowana i pogrzebana wraz z Chrystusem. Apostoł Paweł napisał: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Co dalej jest powiedziane? Jeśli ukrzyżowany, to nie żyję. Tak? Ale żyję, więc już nie ja. Ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Dlatego też do Rzymian pisze w 6 rozdziale, 6 werset: wiedząc to, że nasz stary człowiek został wraz z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Stara natura człowieka musi umrzeć i zostać pochowana, pogrzebana, a grzeszne ciało musi być unicestwione, czyli wyłączone z obiegu, by nie służyć grzechowi. A przy okazji, bracia i siostry, zapytam, przyjaciele, czy pamiętacie swój pogrzeb? Zapytajcie swojego sąsiada, pamiętasz swój pogrzeb? Pamiętacie? Jeśli jest stwierdzona śmierć, jeśli faktycznie umarłeś dla tego świata, to nie pozostaje ci nic innego, jak urządzić sobie pogrzeb. To między innymi dlatego, aby zapach śmierci nie roznosił się i nie zdominował twoje otoczenie. To po pierwsze. Ale jeszcze jest inna przyczyna, dla której winniśmy umrzeć. Zasada życia przez śmierć nie tylko odnosi się do zyskania życia wiecznego, ale również odnosi się do uczniostwa. Pragnieniem Jezusa było, aby Jego wyznawcy szli na cały świat i czynili uczniami wszystkie narody. Pan Jezus Chrystus powiedział przy okazji takie słowa: kto nie dźwiga krzyża swego, a nie idzie za mną, nie może być uczniem moim. Gdy Chrystus wzywa człowieka, każe mu przyjść i umrzeć. Śmierć jest drogą do obfitego plonu. Czy pamiętamy, co Jezus powiedział o swoim własnym życiu? Powiedział to tak pięknie, tak obrazowo. Lubię ten werset zapisany jest w Ewangelii Jana, 12 rozdziale. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam,
jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli ziarnko nie obumrze, powiada Jezus, pojedynczym zostaje. Ziarnko jest nagie i brzydkie, ale kwiat, który z niego wyrasta, jest piękny i jest kolorowy. Pojedyncze ziarno wrzucone do ziemi, by obumrzeć, przynosi wielokrotny plon. Nikt nie żałuje owego ziarna zasiewanego w rolę, bo wie, że to jest jedyny sposób, by to ziarno przyniosło obfity plon. Tak samo będzie z naszym zmartwychwstaniem, zmartwychwstaniem naszego ciała. Zachowa ono pewną ciągłość z naszym obecnym ciałem, ale będzie miało nowe, niewyobrażalne moce. Cały 15 rozdział pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian mówi o śmierci i zmartwychwstaniu. Tam również Paweł dowodzi, że nie ma życia bez wcześniejszej śmierci. Posłuchajmy, co mówi na ten temat. Paweł powiada, ale ktoś powie, jak bywają zbudzeni umarli i w jakim ciele przychodzą. Niemądrze, to, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym, ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Co się sieje w niesławie, bywa wzbudzone chwale. Sieje się słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebiańskiego człowieka. Powiadam wam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. A więc sumując, możemy powiedzieć, iż tym największym paradoksem chrześcijańskim jest owa droga, która prowadzi do prawdziwego życia poprzez śmierć. I szczęśliwy jest ten człowiek, który to rozumie. Nie wszyscy to rozumieją. Niektórzy mają oczy zasłonięte, mówią, co ten pastor mówi, albo co ta Biblia mówi, jak to możliwe jest, aby śmierć przynosiła życie. Przecież życie jest najpierw, a potem jest śmierć, a nie jest odwrotnie, śmierć, a potem życie. Tak niektórzy rozumują. Ja wiem, że niektórzy z nas dobrze rozumieją, co znaczy to Boże Słowo i szczęśliwy jest ten człowiek, który umarł dla świata, by żyć dla Chrystusa. Ja wiem, że człowiek boi się śmierci. I to tej śmierci fizycznej, ale też tej śmierci, o której mówi nam Pismo Święte. Dlatego też bracia zachęcali, mówi, nie zlekajcie, nie czekajcie na nie wiem co, na jakiś cud. Nie bójcie się tej śmierci. Człowiek boi się śmierci, robi wszystko, by na moment tego pogrzebu opóźnić. Wiele osób, które z którymi rozmawiałem na temat chrztu, mówi, no może jeszcze nie ten chrzest, może następny. Wiecie, tak się można przekładać. Może być za późno. Ja cieszę się, że siostra Regina zdążyła przyjąć chrzest. A nie jest dawno członkiem naszego zboru. O ile pamiętam dobrze, przyjmowała ten chrzest z młodym człowiekiem, bratem Glapińskim, który już jest w wieczności. I dla niego, jak mówiłem, to był chyba ostatni dzwonek. Ostatni dzwonek, aby to zrobić. Ja myślę, że każdy z nas powinien myśleć nad swoim życiem i nie opóźniać chwili swego pogrzebu, opóźniać swojej śmierci dla tego świata, by powstać dla Boga. Zaprawdę powiadam wam, powiedział Jezus, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł śmierci do żywota. Przechodzimy ze śmierci do żywota w momencie, kiedy uwierzymy Chrystusowi, kiedy zostajemy na podstawie tej wiary pogrzebani w wodzie chrztu. Dlatego też ktoś powiedział, chrzest jest najradośniejszym pogrzebem. Zanurzenie w Chrystusem, przez Chrystusa, w Chrystusie jest początkiem niekończącego się życia wiecznego. Na kilka godzin przed swoją śmiercią
Pan Jezus powiedział do uczniów swoich, pamiętamy te słowa, niechaj się nie tworzy serce wasze. Czy Jezus nie obawiał się śmierci, o której wiedział, iż za chwilę nastąpi? Myślę, że każda śmierć napawa obawą. Chrystusa również. Chrystusa również. Każda śmierć napawa obawą. Ale Jezus wiedział, iż po śmierci jest zmartwychwstanie, a po zmartwychwstaniu życie w niebiańskiej rzeczywistości. Jego śmierć była bramą do życia. W Jego śmierci każdy z nas może odnaleźć dla siebie życie. Pewnie każdy z nas zna 53 rozdział Księgi proroka Izajasza. To jest rozdział zapowiadający śmierć Chrystusa, a Jego mękę, Jego śmierć. Często czytamy go w czasie Wieczerzy Pańskiej, a przynajmniej raz w roku, kiedy obchodzimy Wielki Piątek. 53 rozdział Księgi Izajasza. Bardzo wymowny rozdział wskazujący na Jezusa. A propos tego rozdziału, wiecie, że Żydzi czytają cały Nowy, Stary Testament w ciągu jednego roku z wyjątkiem 53 rozdziału. Opuszczają ten rozdział. Nigdy go nie czytają w świątyni. Dlaczego? Nie trudno się domyśleć, bo on wyraźnie wskazuje na Jezusa, na jego cierpienie, prawda? Ale czy zwróciliśmy uwagę na to, co napisał Izajasz o Jezusie w ostatnim wersecie poprzedniego rozdziału? To jest 52 rozdział, werset 13. Wiecie, że nie było kiedyś podziału na wersety i rozdziały, a więc to wszystko tworzyło pewną całość. I właśnie przed momentem, kiedy ma mówić o śmierci Chrystusa, o męce Chrystusa, Izajasz powiedział prorocze słowa, 13 werset 52 rozdziału, oto szczęśliwie powiedzie się memu słudze. Czy nie dziwne słowa? Oto szczęśliwie powiedzie się memu słudze. Izajasz napisał to, by dalej mówić o męce i śmierci Chrystusa. I jak to jest? Czy Izajasz mógł to rozumieć? Jakie powodzenie jest w śmierci? Cóż może być za korzyść ze śmierci? Jak miało szczęśliwie powieść się słudze Pana, który za moment miał być ukrzyżowany? Myślę, że nawet i wtedy, gdy Izajasz nie do końca rozumiał Boże plany, to jednak Bóg widzi daleko lepiej, daleko dalej, niż myśli i widzi człowiek. Bóg, jak powiada Słowo Boże, prowadzi nas poza śmierć. My tego nie potrafimy zrobić. Możemy komuś towarzyszyć tylko do momentu, kiedy lekarz stwierdza, odszedł. Nie ma go już na tej ziemi. Ale Bóg prowadzi nas poza śmierć. On jest w naszej śmierci i chce nas przeprowadzić. I to zarówno tej śmierci fizycznej, rozdzielenia duszy i ciała, jak również gdy nasza stara natura umiera, a nowy człowiek powstaje do nowego życia w nim. Czy boisz się być pogrzebany w wodzie chrztu? To chciałbym zadać to pytanie wszystkim tym, którzy jeszcze tego nie uczynili. Święty Augustyn napisał kiedyś tak. Śmierć, której ludzie się boją, to jest odłączenie duszy od ciała. Natomiast śmierć, której ludzie się nie boją, a bać się powinni, to jest odłączenie od Boga. A więc każdy, kto jest odłączony od Boga, żyje w śmierci. I to jest ta duchowa śmierć, która rozciągnie się na całą wieczność, jeśli stare życie nie umrze dla Chrystusa i nie zostanie pogrzebany w czcie wiary. Kto zaś uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Tak mówi nam Boże Słowo. Czy tego pragniesz? Chciałbym z tym pytaniem zostawić każdego z nas, a szczególnie jeszcze tych, którzy nie doświadczyli tego prawdziwego Bożego Słowa, tej Bożej prawdy. Jedyną drogą do prawdziwego życia jest śmierć, jest pogrzeb. Jeśli to uczynisz, Pan Bóg powiada, przenoszę cię ze śmierci do żywota. Nigdy nie będziesz już więcej umierał. Nigdy nie będziesz przeżywał tego momentu odłączenia od Boga, jako że stanie się Jego dzieckiem, a On obiecał nam wieczność, szczęśliwą wieczność razem z Nim. Czy tego właśnie pragniesz? Chciałbym pomodlić się też i o te osoby, które już zadecydowałem, a też chciałbym pomodlić się o te osoby, które jeszcze się wahają. Powstańmy może do wspólnej modlitwy. Nie będę pytał dzisiaj nikogo, kto chciałby jeszcze przyjąć chrzest, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, abyś podjął tę decyzję w własnym swoim życiu. Chodzi o to,
aby dzisiaj przed Bogiem, choćby w cichej modlitwie powiedział: Boże, tego pragnę, tego chcę. Nie chcę już żyć w śmierci dla tego świata. Nie chcę już dłużej żyć dla siebie samego, ale chcę umrzeć dla Ciebie i chcę rozpocząć to pełne życie. Panie Boże, dzisiaj chcemy Cię prosić o to, abyś dał szczególną łaskę dla tych, którzy już zdecydowali o swoim pogrzebie, Panie, też o tym, że chcą być zanurzeni w wodzie chrztu. Dziękujemy Ci, Panie, że jest to też ten akt zewnętrzny, ich wewnętrznej wiary, którą doświadczyli, Panie, i którą okazują dzisiaj przed całym ludem i przed całym niebem. Dzisiaj chcę Cię też prosić o to, abyś dał im siłę, abyś dał im moc, szczególnie wtedy, kiedy w ciągu tych dwóch tygodni jeszcze przyjdą najrozróżniejsze próby wiary, wahania, Panie, kiedy szatan będzie atakował i kiedy nie będzie chciał dopuścić tych ludzi do tego, aby to uczynić, abyś dał im moc zwycięstwa Twego, abyś dał im, Panie, też i Twoje pocieszenie, Twoje wsparcie, Twoje słowo, które jest prawdziwe i które jest wieczne. Chcę Cię też prosić, Panie, za tymi, którzy tak dawno, Panie, też żyją na tym świecie, ale są umarli dla Ciebie, nie żyją duchowo. Są, Panie, pogrążeni też w tej ciemności, abyś Ty, Panie, mógł wywieźć ich na Twoją światłość, abyś obdarzył ich Twoim życiem, aby też i oni mogli postanowić, choćby i dzisiaj, idę za Tobą, Panie, bez względu na to, co mnie czeka w życiu, bo wiem, że Twoje słowo jest prawdą, bo wiem, że Ty obiecałeś życie, bo wiem, że Ty dotrzymujesz Twojego słowa. Chwała Ci za to, Panie, jeśli i takie osoby będą wśród nas. Przez imię Jezusa. Amen.